Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Subnautica. Moi drodzy, kontynuujemy. Dzisiaj jeszcze niestety nie będzie czytanki, bo gardziołko jeszcze trochę Shiro boli. Muszę pewnie nawet słuchać to wszystko. Moi drodzy, no to dzisiaj sobie na pewno dokończymy ten włas. Zrobimy sobie beacon, żeby nie stracić mniej więcej naszej orientacji w terenie. Ciebie to chyba trzeba naprawić. No właśnie, ciebie trzeba naprawić. Widzę, że wiadomość non-stop nam tam wisi na sygnale. Oczywiście zaraz sobie to pójdziemy ogarnąć, tylko najpierw jakiś może Titanic byśmy sobie znaleźli, co? Trzeba by było, tylko tak, tutaj ogólnie gdzieś sobie ten duży pan pływał. I nie powiem, trochę się cykam. Fragment reaktora jądrowego. 2 na 3. O dziwo, tego jeszcze nie mam. Tak sobie mniej więcej lukam też, czy on gdzieś tutaj minie. Próbuję zrobić dubska. Ale chyba nie. Być może nie głupim byłoby też... nie głupią myślą byłoby też przelecieć tutaj Simofem. Mimo iż trochę tego miejsca mam. Czy miejsca? Trochę tlenu mam. Oj, Shiroty. Co to jest? Złoto. I to cała ruda. O, tam jakieś duże są. Duzio. Dobra, no tu nic nie ma. Również na skałkach nie widzę żadnych surowców. To mnie trochę... O, coś jest. Tylko to pewnie będzie jakieś złoto. A jednak tytan. To dobrze. O to chodziło. O to właśnie nam chodziło. O, tu też coś widzę. To jest mój magnetyt, który wyrzuciłem. Naprawdę mało tu jest zasobów. Totalnie mało jest zasobów. Dobra. Słuchajcie, zróbmy to w ten sposób. Wejdziemy sobie do naszego Simofa. I Simofem sobie przelecimy. O, tu jeszcze widzę coś. Ouf. No, nie na to liczyłem. To jest srebro. Zobaczmy, czego nam tam brakuje. Bo dzisiaj mam ambitne plany. Być może zrobimy sobie jakąś w końcu bazę taką, wiecie. Ale w ogóle kwarc jest potrzebny i tytan dwa razy. Oh shit. Nie ma szans. Teraz nie znajdę. A w tym mogę wyrzucić. Tego litu też trochę mogę ją pozbyć. No dobra. Lecimy Simofem, przy okazji zobaczymy, co jest tam na dnie. Myślę, że tego jeszcze tutaj nie robiliśmy, a ja sam jestem bardzo ciekaw, co możemy znaleźć troszeczkę głębiej. Wygląda się, że wiecie, no zawsze, jeżeli nas coś nawet zaatakuje, to łatwiej mi chyba będzie uciec za pomocą Simofa niż Seaglida. Tylko nadzieję. Aha. Widzę cię. Koleżko, widzę cię. Miedź. I miedź. Coś mnie tu. Nie chcę ciebie. Ale ty mnie chyba chcesz. Płyniesz, nie płyniesz. Czemu tak miedziuka się musiała trafić, no? No to jest sporo rzeczorków. Wow! Puścił? Chyba odpuścił. Coś widziałem. Wow! Nowa sport jest. Coś tu widzi... O, to ty byłeś tu. Co to jest? Wtedy rozwidzasz na krajobrazie sugerują, że kiedyś pływały one na powierzchni. Działko grawitacyjne. Dobra, ciebie akurat potrzebuję. Znaczy, może ciebie nie potrzebuję? Kurde, faja. Dobra, jedno złoto, jeden lit. Oczywiście, to co mi było potrzebne. Tego nie mam. Kurde. Cały czas patrzę, czy mnie coś nie atakuje.
Lit. To lit mi jest teraz niepotrzebny. No ładnie to jest, kurde, no ładnie. No ja nie mówię, że tu nie jest ładnie, bo jest ładnie. W ogóle to jest kapsuła, to chyba numer 13. Tylko szkoda teraz, że tamto straciłem. Miałbym już w sumie jedną z główki. Dobra, lecimy niżej. Do 500 metrów mamy tutaj, tak? Wow! Zobaczcie, co tu jest zrobione. Dobra, nie ma sensu, to mi się przynajmniej wydaje, że... Ups. Koledzy nas gonią, dobra, nie dogonili. Nie ma sensu chyba tutaj aż się tak zanurzać. Póki jeszcze nie musimy. Póki jeszcze nie musimy, no ale naprawdę będzie problem z tym naszym kwarcem. Kurde, powiem wam szczerze, że tutaj kwarcu to tak jak na lekarstwo. Albo i gorzej. Albo i gorzej. No dobra, przynajmniej trochę pozwiedzamy, tak? Dokładnie. Wiecie, tak szukam przy okazji jeszcze tych naszych fragmentów, które tu były porzucane. Kurwa, naprawdę ty? Goń się, kleszczu. Diament, naprawdę, jak mi diament niepotrzebny. Frajerami nie gadam. Au. Czy ty mi rozwaliłeś Timofa? Ej, odczep ty się od tego Simofa, co? Dobra, zniknął chyba. Ty mnie mojego Simofa, to nie napieprzaj, dziadu. I tak w ogóle z tego co widzę, tymi kablami moglibyśmy chyba gdzieś dojść, wiecie? Tak mi się wydaje. Jakie mam wrażenie. Też coś jest, o, dobra. Żeby nie natrafić na koleżkę. Fragment silnika cyklopa. Zanim ja to zrobię, to ja widzę to. Tak diamentów chyba nie potrzebujemy, no właśnie. To już mieliśmy. To są zwykłe kamienie, których niestety chyba nie ruszymy. No nie ruszymy na pewno. Proszę się nie otłukiwać. Proszę się nie otłukiwać, dziady. Garbate. No dobra, to brakuje mi jeszcze kwarcu. Kwarcu niestety, ale... W taki prosty sposób nie znajdziemy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie znajdziemy w taki prosty sposób. Bo kwarc, z tego co pamiętam, był tylko i wyłącznie w tych czerwonych biomach. Może nie tylko, a przynajmniej w tych biomach go widzieliśmy. Kurwa, nie strasz. Nie strasz, ta dziady. Ale ciekawie tu jest, naprawdę bardzo fajne biomy. Kabel? Nie, taki teren górzysty. No dobra, nie płynie do mnie. A i tutaj jest ten wlot, patrzcie, kurczę, no właśnie. Tu jest ten wlocik. Tu jest ten wlocik, dobra, no ale to i tak nam nic nie daje. I tak nam nic nie daje, no bo tak naprawdę ten wlot tutaj, to już jak będziemy zdrowi, to chyba jest dobrym miejscem, żeby sobie skrócić dystans. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasz cel misji dzisiejszej, czyli znaleźć jeszcze kwarc i zrobić beacon, no to będzie ciężkie. To może być wręcz...
nierealne do zrobienia. Kurde, no mam dzisiaj ambitne plany, chciałbym naprawdę zrobić. Zastąpię. Ja pierdolę. Właśnie mi się odechciało wszystkiego. O, fuck. Właśnie popuściłem. Ja pierdzielę. Jakie to jest bydle, a jakie to jest szybkie, jakie to jest agresywne. O, shit. No powiem wam osobiście, że tego się nie spodziewałem naprawdę. Tego się nie spodziewałem naprawdę. O ma. Nie mogę. Elegancko. Ale się zestrachałem. O ja pierdzielę. Ej, czy mogę na tej mapie sobie jakieś bikony zostawić? Przecież kurde, ja mam minimapę. Czemu ja o tym nie pamiętam? My jesteśmy tutaj. Tą wyspę widać. Przecież tą wyspę widać. Kurde, już się nie potrzebuje. No i dobra. Czyli 10 minut odcinka możliwe, że troszeczkę... Dobra, idziemy stąd. Trochę zmarnowałem, ale trudno. Przynajmniej było ciekawie. Ciekawie z tym dużym stworem. Dobra, wracamy do Simopa, wracamy do bazy. Rozpakujemy się troszeczkę, moi drodzy. Myślę, że to jest dosyć ważne, bo miejsca mamy naprawdę jak kot napłakał. No i co? I chyba następny cel to będzie proponowana baza Degassi, która jest 1514 metrów od nas. O, co wy na to? Ja się chcę już stąd naprawdę wydostać, bo to miejsce jest dla mnie bardzo, bardzo złe. Ja cały czas dziada słyszę i dziada widzę. Ja wiem, że on zaraz tutaj przyjdzie. Jak nie już do mnie płynie. Jezu, normalnie aż mi się we łbie kołuje. Pierdzielamy stąd. 1200 metrów. Kurczę, to jak naprawdę są takie stwory, to będzie niżej. Już to jest dopiero w sumie nawet nie połowa gry. Oj, będzie ciekawie, moi kochani, będzie ciekawie. Już ja to widzę. Strach się bać. Strach się naprawdę bać. No i tak, myślę, że jeszcze zrobimy sobie z pewnością dzisiaj ten moduł zanurzeniowy, żeby sobie jeszcze bardziej ten nasz... naszą możliwość zanurzenia wydłużyć. Cyklopa jeszcze chyba nie możemy zrobić. Też sprawdzę. Schematy. Dobra, już, bo ja nie wiem, czy to ktoś mnie goni, czy nie. Nie, to chyba te sobie tak warczały. Dron z kamerą, ciekawe. Schemat kadłuba cyklopa. To jest nam potrzebne. I to również dzisiaj chciałbym sobie próbować odblokować. Ja tak mniej więcej sobie też tutaj patrzę, jak już schodzę. No ale nic nie widać. Może tam coś? Te... dźwięki takie, jakbyśmy coś odkrywali. Czyli liczę, że może tutaj będzie właśnie... I chyba nawet jest, powiem wam szczerze. Baby Shark nas ściga. Nie chciałbym umrzeć. Fragment sterowni skanującej. To nie jest to. Szukam fragment kadłubu cyklopa.
złomik, stoń też nie. Muszę mieć to na uwadze, żeby zaraz szybko do czego uciec. Te szlanki sobie tutaj pływają. Ja się mogę założyć, że one by nas na hita schrupały. W pewności, że mamy tylko mniej niż połowę HP. To może być dosyć, no, dosyć ciężkie do przeżycia. Niestety, no jeszcze nie widzę tego, co bym chciał. Jeszcze nie mamy tego cyklopa. Ale myślę, że i tym sobie gdzieś tam popodróżujemy. Cyklopa chyba bardziej, naprawdę, jeżeli chodzi o cyklopa, bardziej bym był skłonny szukać go obok Aurory. Ej, to może jednak Aurorka dzisiaj by poleciała? Może byśmy to dno obok Aurory przeszukali? Też zgaduję, że tam też mogą być te duże stworki, kurde, no. No właśnie. I teraz pytanie, co robimy? Musimy też się w końcu wziąć za bazę. Ale bazę to ja bym troszeczkę chyba głębiej sobie stworzył. Dobra. Witaj na pokładzie, kapitanie. Musimy sobie odsłuchać wiadomość. Odtwarzanie częściowo przetłumaczonej transmisji. Oznaczono 9 nowych obiektów biologicznych. Tryb polowanie, analizowanie. Udostępnienie lokacji obiektów innym agentom. Okej. Ale nie widzę, żeby nam się coś tutaj odblokowało, jakieś bikony. Podpora ratunkowa 3, 13, zawiera szczątki ważnego pasażera. Rozumiem, że te takie tutaj to już są odwiedzone przez nas. Tak mi się wydaje. The Seamoth, te są na zielono. Sygnał miejsca spotkania załogi Aurory. Suchy ląd. To już też mamy zrobione. Czyli co, no, zostało nam tak. Baza de Gassi. I tyle. A, i ta kapsuła 13. No dobra. Niech tak będzie. Tylko tak, najpierw chciałem sobie tapkę plastali na pewno zrobić. O, i coś tu możemy przy okazji sobie wytworzyć. Co to jest? Fioletowa tabliczka. Ale nie chcę tego robić na razie. Karabin unieruchamiający. Palnik laserowy mamy, narzędzie nawigacyjne. To też tak niezbyt. Dobra, sztabka plastali. To najpierw priorytet. Sztabka tytanu i lit. Tak się składa, że chyba sztabkę tytanu mamy. Tylko nie ma miejsca. Nic nowego. Dobra, ten tytan możemy sobie na razie włożyć. To sobie weźmy. Zróbmy sobie tą sztabkę plastali. Kło emaliowane. To też musimy zrobić. To mnie na razie nie interesuje. Szkło i ząb stalkera. Czyli tak, na pewno kwarcucha się przyda. Ząb stalkera również. Szkło. I szkło emaliowane. Dobra. Idziemy sobie jeszcze po moduł, który oczywiście musi zostać. Widzę, że mi się bardzo chce pić kupićku. Solo ulepszy. Tu jesteś. Dobra, ale napijmy się. Mamy wodę. Pyk. I potrzebujemy jeszcze tylko i wyłącznie... Ale to chyba było gdzieś tu... A co? Kurwa, to jest rubin. Potrzebny razy 3, Jezu. O, mama.
Rubin razy 3. Szczelnie 4. I to była konsola ulepszeń. Tutaj. Nie to chciałem zrobić. W ogóle trzeba odpiąć. O właśnie. Co jeszcze możemy tu ulepszyć? Mamy wysokowydajne płetwy? Chyba mamy. Mamy. Ulepszona butla wysokopojemnościowa jest? Jest. Rękawice przeciwpromienne są? No są. Działko impulsowe. Odpycha obiekty z użyciem dużej siły. Tu są moduły głębokościowe Browna. To nas niezbyt interesuje. Dobra, to tylko działko impulsowe jest jeszcze potrzebne. Chip komputerowy. No, proszę mi to zrobić. Chip komputerowy robimy za pomocą próbki korala i miedzianego przewodu. Próbka korala, miedziuszka. Pewnie miedziuszki tu już nie ma. A, mamy ostatnią akurat. Miedziany przewód. Ja chciałem tylko jeden? No, tylko wziąłem jeden. Bo mi się, że dwa brałem. Dobra, chip komputerowy. Ogniwko energetyczne widzę, że też mamy, ale wiecie co? Tak, tutaj byśmy sobie wymienili tą bateryjkę. Tu byśmy sobie te bateryjki powkładali już co po niektóre, bo widzę, że naprawdę one są już na maksa rozładowane. Ponadto, w ogóle wyłącz to światło. Tu mamy jakieś baterie, spoczy. Ja bym sobie to wszystko powymieniał w tej chwili. Na przykład tu. Tu. Tu są, wiecie, rzeczy, które lepiej jednak mieć naprawione, no naprawione, no po prostu naładowane. Po prostu naładowane. Dobra, wszystko naładowane? Wszystko, wszystko co widzę przynajmniej. Dobra, Shiro jest czasem ślepy, no to czasem bywa jak bywa. Czasem bywa jak bywa. Widzę, że jeszcze jedno ogniwo mamy, więc na razie się o nie boję. Ze dwie baterie w zapasie mogą wystarczyć. Tutaj to... Właśnie, lit, diamenty, złoto, wszystko. Co to byśmy sobie jeszcze mogli? To w ogóle wywalmy. Stawmy złoto, rubiny też sobie wyrzućmy stąd. I resztę wsadzimy sobie tu. Miedź być może jeszcze tu miejsce się znajdzie. Znajdzie się miejsce. Miejscówka się znajdzie. Więcej też złomu innego nie mamy. Magnetyt, rubin, złoto, jeszcze po części guma silikonowa, ogniwo, chip zostaje. No i te tabliczki łącznie z kostką jonową oczywiście też sobie, chociaż to po jednym zostawił. A, parady magnetyt, działko grawitacyjne. No dobra. Dwa razy magnetyt i działko grawitacyjne, które gdzieś wrzuciłem, nie wiem gdzie. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ja to wrzuciłem. Globteczkę trzeba tu wziąć, trzeba ją użyć. A, wiem, gdzie to wrzuciłem. Tu chyba gdzieś jest. Maska promienna. Jest. Działko grawitacyjne. Działko impulsowe. No i fajno. Użyjmy sobie tego. To już też mamy. Dobra, idziemy tak. Zrobimy sobie jeszcze trochę wody, bo widzę, że tej wody też nam brakuje, a myślę, że to nie będzie problemem jakimś większym. Pierwsze, żeby sobie zrobić troszeczkę żarełka. Te łypacze sobie oczywiście pozbieram. Bo one i tak się tu męczą, i tak się tu męczą, więc jaki to jest sens? Tytan nam wpadł. Trochę pęcherzówek trzeba też połapać, bo tych pęcherzówek też nam się troszeczkę mało zrobiło. To jest trochę niebezpieczne. Troszkę pęcherzówko. Też mi jest ciebie żal, no ale niestety pełnisz taką rolę,
istotnego stworzonka tutaj, które, no mam nadzieję, uratuje nam skórę. Jest kolejna. Te dwie. Widzę dwie. Tam jeszcze coś jedno widzę, ale trochę daleko jest, więc nie aż tak muszę tam lecieć. W ogóle wejdźmy sobie do środka, weźmy sobie apteczkę. Fabrykator apteczek nam się może przydać. Mogę go zrobić też w bazie. Dobra. Teraz się pęcherówki znów porespiły. Nie tak mi się wydawało, ale chyba jednak nie. Albo jestem ślepy, co też może być prawdziwe. O, jest jeszcze kolejna akurat przy naszej bazie. Dobra, starczy. To jeszcze zanim pamiętam, otwórzmy sobie tą konsolkę ulepszeń. Wrzućmy sobie, zobaczmy ile teraz to da. 900 metrów, no to spoko loko, kurde. Jeszcze jedna pęcherówka. Pochiloci, naprawdę bardzo fajnie. 900 metrów to myślę, że jest naprawdę dosyć dużo. Woda. Gdyby to się jeszcze szybciej fabrykowało, to bym był naprawdę bardzo zadowolony. Jest godzina w ogóle 20:34, dzień przed tym, jak to nagrywam. Jeszcze kawę piję. W ogóle podziękujcie za odcinek Dewiko, bo ja chciałem iść grać Bejzaka na koopie, a on powiedział, że sobie przerwę robi. I wyszło tak, że przyszedłem nagrać odcinek, bo miałem sobie nagrać go dopiero jutro i w sumie jutro nie wiadomo, czy się wyrobił. A tak Dewiko mnie troszeczkę zmusił, można powiedzieć. Dużo tego jeszcze? Wiele tego chowałem. W końcu. To jeszcze tak, moi drodzy, póki sobie co craftujemy, plan jest taki, żeby polecieć sobie do tej proponowanej bazy Degassi, póki jeszcze mamy czas. Mamy jeszcze 20 minut, więc śmiało. Widzę, że tam coraz bardziej energii brakuje. Dobra, jemy sobie na spokojnie. Napijmy się ile wlezie. Nawet zrobimy sobie overdrinka. Resztę wody sobie zostawiamy. Dwie butelki sobie weźmiemy, dwa łypacze, jeden łypacz. Kostka janowa, tytan. Tytan również sobie zostawię. No i co? No i lecimy. Lecimy do proponowanej bazy Degassi. No jeszcze zbugowałem go. Dobra, gdzie jest ta proponowana baza Degassi? Można powiedzieć, że pod naszymi stópkami. Tylko jak ja się tam dostanę, tego nie wiem. Może jakoś tu. Patrzę, którym się cokolwiek włącza, ale nie widzę. Ambitnie. Ta dziurka wygląda, jakby była właśnie zachęceniem do naszej podróży tutaj. Co jest bardzo ciekawe, zauważcie. Że ta baza, proponowana baza, jest pod naszymi stopami. Ale tu już byłem. To już powinno być odhaczone przeze mnie. Musimy do kapsuły ratunkowej numer 13 iść. Nie, to już byliśmy na pewno. Nawet się tutaj kilka razy już zaczepiłem wtedy. Dobra, to trzeba to odznaczyć. Trzeba to w końcu odznaczyć, bo tu już byliśmy. Oczywiście, że tak. Proponowana baza Degassi na zielono i wyłączamy. Dobra, 1300 metrów. Wydaje mi się, że jestem przygotowany na podróż. Ale to tylko wydaje mi się. Wiem, tu już byliśmy. Tu już zbieraliśmy rzeczorki. Mamy 900 metrów zanurzenia, więc to jest naprawdę dużo. Nie powinno nam teraz przynajmniej zabraknąć na jakiś czas. Bo chyba aż tak głęboko to i tak, dopóki nie mamy cyklopa, się nie zanurzymy. Więc dzisiaj podróż do kapsuły ratunkowej numer 13. Chociaż
Tą kapsułę, kapsułę numer 13 też naprawdę wydaje mi się, że już zaliczyliśmy. Ale kłócić się nie będę, bo nie wiem. Kłócić się nie chcę. A co pooglądamy to naszej tak? Tu też widać, że byliśmy. Tutaj to wszystko widać, że byliśmy, no bo tu wszystko jest podpierane. Gaduję, że tu też. Wąż rzeczny, niedorzeczny. Tu też, bo... Dobra, no i tu wychodzi na to, że jest koniec drogi. Więc ja tak sobie patrzę tutaj, ale no przejścia nie widzę. Chyba, że jestem ślepy i zaraz się okaże, że tutaj jednak przejście jest. Tylko wiecie, co mi się wydaje? Że tu to jest wyjście faktycznie, ale wyjdziemy tu, gdzie wtedy mieliśmy ten beacon. Mnie chyba goniło. Dobra, no ja tu nic nie widzę, naprawdę. No jesteśmy naprawdę bardzo niedaleko zejścia. No to co, jednak dzisiaj będzie jednak gra na Aurora jeszcze. Jednak będzie gra na Aurora. Polecimy sobie na tą 13, chociaż na tej 13 no, mi się wydaje, że my tam byliśmy. Mogę być w błędzie, ale no tak na 80% to ja tam byłem. To jest jakiś biom grzybowy. Byliśmy na biomie grzybowym chyba. Tym zachwycałem. Już się tym chyba zachwycałem. Ale przynajmniej sobie odznaczymy już. Będzie chyba spokój. Pokazy sobie naprawimy. Naprawmy, żeby był święty spokój. To są chyba nieagresywne. Widzicie, w 13 nas nie było. Dziennik głosowy emisariusza z kapsuły rankowej numer 13. No dobra. Rozpocząć sekwencję hamowania kapsuły ratunkowej. Wejście w atmosferę planety. Moi stwórcy, żywiciele i filary światów, dajcie mi dzisiaj moje przyjemności, jako i ja pozwalam tym, którzy pożądają przyjemność ode mnie. Temperatura zewnętrznego zbliża się do poziomu krytycznego. Wewnętrznego, przepraszam. Wskażcie mi drogę w życiu, w prawdzie i miłości, bo dla mnie jest moc, jestem wybrańcem. Byłem i będę, teraz i zawsze. Zderzenie nieuniknione. Życie to gra, w którą bawi się ze sobą wszechświat. Zakończyłem swoją grę w tym ciele. Zabierzcie mnie. Wow, no to się naprawdę ładnie działo. Ale zauważcie, że mimo iż... No, wiecie, to jest już taki dosyć świat, bym powiedział. Nie wiem, stworzenia. Już, czy świat. Cóż, czasy naprawdę takie zaawansowane. Naprawdę nowoczesne. Aczkolwiek nawet jakaś tam religia sobie istnieje. Dobra, tu chyba nic nie uwidzą. Już mamy wszystko ładnie porobione. Kątki kapsuły numer 13 wyłączamy sobie. Wymiennik obcych. Ale to nie tu chcę. Zresztą widać nawet te planetki już. Dobra. To plan jest taki. Plan jest, kochani, jeszcze taki dzisiaj. 10 minut mamy. Wynurzmy się i zobaczmy, gdzie dokładnie jesteśmy. Gdzie my dokładnie jesteśmy? Tam jest jakaś wyspa. Nie, to jest Aurora. Ale dziwne. Mam też już nic nie widzę. Dobra, Aurora się dopiero dziwnie jakoś renderuje. Lecimy w stronę Aurorki.
i spróbujemy zobaczyć, czy coś nam tam uda się znaleźć. Też być może powinniśmy się gdzieś koło tej kapsuły numer 13 bardziej rozejrzeć. Kurde, nie wiem. Kurde, blaszka, nie wiem. Dobra, płyniemy w stronę naszej bazy. Może tutaj, jak jesteśmy w okolicy już, moglibyśmy porozglądać. Tu trochę rzeczy może być. Może i tak już tu jesteśmy, no to jaki problem? Baby Sharki, uspokoić się. Myślę, że mnie tu nie było. 85%, niedużo. Napraw się. Coś tu widziałem. Gdzie to było dokładnie? Teraz jest pytanie. Alnik laserowy. Staram się tutaj nie paść ofiarą tych naszych wygłodniałych kolegów. O, tutaj to było. Kapsuła czasu. Maty, otóż kapsuła czasu. What? Bob doesn't play well with others. O Jezu. Nie chcę mi się tego tłumaczyć. Ale to chyba jakiś easter egg. Zobaczcie. Uwaga motywująca. Craig McGill rozbił się na kwasowych bagnach planety Borelal 9. Zwyciężył pojęczych kłusowników nerkowych i uprowadził oswojoną wielogwiazdę. Jeśli on to wszystko potrafi zrobić, ty możesz przetrwać jeden dzień dłużej. Ciekawe. Złomix. Ty, agresor. Broń skanująca. Masz taki agresorek, kurde, no. Dobra, idziemy do Simowa. Ja wam obiecałem już dzisiaj Aurorę i słowa dotrzymam. No ale dobra, no widać, jakiś tam easter egg fajny wpadł. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie działają te kapsuły czasu, muszę sobie to ogarnąć, zobaczyć. A wydaje mi się, że to jakiś easter egg. I my się bardziej kierujemy na South East. Coś takiego. Troszeczkę bardziej East. Kurczę, te wody są takie spokojne tutaj na tych płciznach. Nic na nas nie poluje. Siglate. Co się dzieje? Ej, jakiś mob? Kim ty jesteś? Ktoś z nami nawiązał jakiś kontakt. Kobieta? Obcy? Może tak być. Dobra, jak w ogóle my płyniemy? To jest dobre pytanie. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu i płyniemy sobie na wschód. Na wschodzik. Dobra. Spróbujemy tą Aurorę ogarnąć. Nie obiecuję, że my z tego wyjdziemy żywi, ale no. Co jeszcze tutaj zobaczyłem tutaj? Stelę jest kojąca. To też. Uczyźny. Teraz mam nadzieję, że jednak nie będę musiał płynąć do tego. Tej Aurory. O, i tu też są grzyby, zobaczcie. Tu też są grzyby. Aurorka jest już tu. Dobra.
To była ta kapsuła wywalona do góry nogami. I jeżeli chodzi o Aurorę, to tutaj właśnie szukałbym... fragmentów... Cyklopa. Oto złom. Najgorsze jest to, że ten złom jest bardzo podobny do fragmentów... Przekaźnik energii. No właśnie, widzicie, tego nie mamy. Chyba. A jednak mamy. Może wiesz, głupio robię, że bez tego Simopa latam. Ale bardzo często głupio robię, więc to dla mnie to już jest norma. Wydaje mi się, że bardziej przydałoby się, żebyśmy my sobie z drugiej strony tej Aurory przepłynęli. Dobra, tu nic nie widzę. Wracam po Steamopa i próbujemy opłynąć Aurorę z drugiej strony, bo tam jest, z tego co widziałem, znacznie, znacznie głębiej. Być może to głębiej właśnie jest tym, czego szukamy. A być może to będzie po prostu nasza zguba. I stracimy i Simopa, i Seaglida, i w ogóle cały ekipunek, i ma w ogóle straszna dupa. Ta Aurora w ogóle osiadła na mieliźnie. Ona jak walnęła, wszystko poruszyła, dlatego tu też jest tak łyso, nie wiem czy zauważyliście. To jest bardzo ciekawie... O, czyżby kolejna kapsuła? Si. In times of darkness. Ciemność nie może wyjść spoza ciemności. Tylko światłość to może zrobić. Kurwa. Jest reszta. A poczekajcie, ja chyba wiem o co chodzi z tymi kapsułkami. Moi drodzy, ja chyba wiem o co chodzi z tymi kapsułami. Kiedyś coś o tym czytałem. Na jakimś kiedyś forum czy coś takiego na temat gier. Subnautica miała zrobić, nie wiem czy kojarzycie w Dark Soulsach takie tipy, które są. I wydaje mi się, że to jest właśnie taki tip od innych graczy, którzy sobie jakieś zostawiają właśnie rzeczy. Czy oni coś mi dali na przykład? No nie widać. Karabin Unir... Ej! Ja tego nie miałem chyba. Miałem to zrobić, ale nie zrobiłem. Chyba. Pewnie nie jestem. Mart się znalazł, kurde. O. To jest na pewno jakaś część. Tak, fragment mostka cyklopa, ale tego nie potrzebuję, bo to już mam. Potrzebuję kadłuba. Kadłub jest bardzo podobny do złomu. Au. To nie jest kadłub. O, tu jest straszny jebnik. Apteczka. Tu jest straszny jebnik, ale wydaje mi się, że ten jebnik może... Dobra, nasz Simov niestety już poleciał. Raczej już... Fuck me. On go spierdolił. Na kawałki tego już nie skleisz. No. Mój Simov. Ale ja zobaczyłem tylko jego cień. No nie. Teraz nie wiem, czy ja tu mogę siedzieć, czy nie mogę siedzieć. Czy może lepiej byłoby się stąd wydostać. Bo ja go widzę, on se tu pływa. I moim zdaniem, jak on się zaraz na mnie rzuci, to będzie problem.
Dobra, moi drodzy, no to by było na tyle dzisiaj. Oczywiście, dostaliśmy Steamopana, trudno się mówi. Trudno się mówi. Wiemy, że tam jest coś dużego. Coś bardzo dużego, bardzo agresywnego. I niechętnego do współpracy, to jest pewne. To jest pewne. Przynajmniej tu na lądzie, czy na lądzie, ja tego lądem nie nazwał, ale... Na powierzchni, że tak powiem, czuję się znacznie bezpieczniej. No i tak musimy tam przelecieć, no. Coś tu się stało. Coś tu wywaliło. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. A 2 o minus 11. Gram do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Subnautica. Musimy zrobić teraz, kurde, nowego Simofa. Aj, aj, aj. Och, jak głupi, och, jak głupi. No bywa, bywa. Ale no musimy tam wrócić. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!